Siemanko, witajcie na kanale Pawelaco. Dzisiaj taka przecinarka marki Parkside, mała, mobilna, około 8 kg, dosyć solidnie zrobiona. Tutaj ma te odlewy, wszystkie te uchwyty z jakiegoś duraluminium czy czegoś. Przekładnia również tutaj jest z jakiegoś metalu. Także po kilku tam miesiącach sprawuje się dobrze. Przeprowadzę testy kolejne. Także polecam takie małe urządzenie. Tu jest fajny uchwyt, bo do szybkiego zacisku. Także zapraszam na testy. Posiada 1280 W mocy, 7700 obrotów na minutę. Tarcza FI180. No to przetnijmy ten płaskowniczek 5 mm grubości i zobaczymy, jak to maleństwo sobie radzi. To znaczy, jest film na moim kanale na ten temat, unboxing tej przecinarki, ale możemy zobaczyć jeszcze raz. Teraz jest w sklepie, w Lidlu będzie, i na dzień dzisiejszy polecam, ale zobaczcie, jak ona tnie. Jak ma płaską powierzchnię, to w ten sposób by dobrze było ciąć tą piłą Evolution, ale damy tak. No, bardzo szybko przecięte. Nie mierzę tutaj kątów, nie pokazuję, bo to jest sprawa indywidualna. Każdy sobie wymierzy kąt, sprawdzi, jaki tutaj powinien być. Wiadomo, że to jest amatorskie narzędzie, także te kąty na pewno będą nie takie, jak tutaj ustawimy na tych naszych tutaj wskaźnikach. Także to jest sprawa, jak sobie już sami wyregulujemy. Przetnijmy sobie kątownik. Może jeszcze taką rurę grubą.
No tutaj trwało to najdłużej, bo tutaj miało największą powierzchnię do przecięcia. Dlatego tak to wyglądało. No ale widzimy, że fajnie daje radę, małe, mobilne. Także polecam jak najbardziej. Siemanko, trzymajcie się, cześć.